Dzień dobry, ja nazywam się Adam Zagórski, a na tym kanale dowiesz się, jak zdrowiej żyć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o temacie, jakim są przekąski. Pokażę Ci, w jaki sposób możesz je zastosować, a w jakim powinno się je wyeliminować ze swojego jadłospisu i jak konkretnie one wpływają na naszą odporność. Oczywiście poruszymy tematy psychologiczne, tematy praktyczne, w jaki sposób je włożyć do swojego życia i w jaki sposób wyjąć ze swojego życia. Tam, gdzie nam przeszkadzają, a tam, gdzie nam pomagają, to je właśnie włożyć. Natomiast zanim przejdziemy dalej do tematu konkretnie, to bardzo Ciebie proszę, daj łapkę w górę, zaznacz subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Ponieważ gdy systematycznie coś robimy, to mamy z tego największe rezultaty i mam nadzieję, że mój kanał pomoże Tobie poprawić swoje zdrowie i poprawić swoją odporność i nie martwić się zbyt częstym leżeniem w łóżku przez to, że rozwaliła nas jakaś choroba, a cieszyć się życiem. Także nie przedłużając, lecimy do tematu. Na początku warto by było zastanowić się nad definicją przekąski. Czym tak naprawdę przekąska jest? Dla mnie przekąską może być shake, może być zjedzenie masła orzechowego z jogurtem, zrobienie sobie granoli, a dla Ciebie będzie to na przykład chipsy, będą to na przykład ciastka czy coś chrupiącego. Każdy ma swoją definicję, natomiast żeby tak uogólnić, czym jest przekąska, jest to posiłek dodatkowy, jest to posiłek, który ma mniejszą pulę kalorii w odniesieniu do głównych posiłków, czyli na przykład jeśli główny posiłek ma 1000 kilokalorii, to przekąska będzie miała te 300 kilokalorii. To będzie można tak właśnie określać ten posiłek. No dobrze, to teraz spróbujmy porozmawiać o tym, kiedy takie przekąski faktycznie są stosowane, kiedy jemy przekąski najczęściej, kiedy mamy chęć sięgnięcia po coś dodatkowego do jedzenia. No i pierwszym takim miejscem, którym się od razu nasuwa na myśl, mamy przerwę w pracy. Czyli pracujemy i no, nie jest to obiad, nie jest to kolacja. Chciałoby się coś zjeść, ale nie mamy za bardzo ochoty na to, aby jeść jakiś wielki posiłek, który będzie zawierał na przykład te przysłowiowy ziemniak, kotlet i surówkę. Chcemy zjeść coś szybkiego, prostego. Więc jest to taki pierwszy moment, w którym takie przekąski będziemy zjadać. Drugim takim pomysłem, który od razu nasuwa się na myśl, to są to wszelkie rozrywki, które mamy na co dzień. Na przykład idziemy do kina, no to z kinem od razu kojarzy się ten popcorn, kojarzy się cola i to jest ta przekąska przy oglądaniu filmu. Kiedy oglądamy Netflixa, prawdopodobnie jest to dużo częstsze niż oglądanie kina dla większej liczby osób, to też może się to wiązać z jedzeniem jakichś przekąsek, czy to słodkich, czy to słonych. W każdym razie zawsze może się to gdzieś tam nam kojarzyć z właśnie chrupaniem czegoś. Dodatkowo może być to zwykłe podjadanie w czasie pracy, czyli mamy obok siebie postawione jakieś orzeszki, mamy postawione coś słodkiego, i kiedy tylko mamy ochotę, no to tak bezwiednie nasza ręka zbacza lekko w prawo, lekko w lewo i sięga coś do przekąszenia i sobie jemy. Więc to też można by było określić mianem przekąsek. Na razie nie kategoryzuję tych przekąsek, które są dobre, które są złe. Staram się znaleźć takich miejsc jak najwięcej, w których takie przekąski zjemy. Jeśli masz więcej takich miejsc, to oczywiście daj znać w komentarzu, abyśmy mogli trochę więcej porozmawiać po filmie na ten temat. Przygotowując się do odcinka, doszedłem do wniosków, że jemy często nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy naprawdę głodni, tylko jemy na przykład wtedy, kiedy się nudzimy. Czyli nie mamy co robić. Tak naprawdę w telewizji wszystko obejrzeliśmy, Netflixa obejrzeliśmy, pracę zrobiliśmy, nie chce nam się dalej pracować. Siedzimy, nie mamy pomysłu, co porobić, nie mamy ułożonego naszego harmonogramu dnia, nie mamy zaplanowane, co mamy do zrobienia, więc w takiej sytuacji
otwieramy lodówkę. I w tej lodówce coś jest albo nie ma. Jeśli nie ma, no to szukamy pobliskiej żabki, idziemy po coś, kupujemy i jemy. Albo otwieramy szufladę i tam w szufladzie mamy wyładowane przekąskami nasze ulubione przekąski, możemy znaleźć i wtedy też również jemy. Czyli nam się nudzi, musimy coś robić, nie jesteśmy w stanie siedzieć w takiej ciszy, nie jesteśmy w stanie odpocząć, to często w takich sytuacjach sięgamy po jedzenie, co jest już bardzo mocno nam nie służy, bo przeszkadza nam w utrzymaniu choćby naszej prawidłowej masy ciała. Okres, gdy to przychodzi, to można zaobserwować u kobiet, że mają ochotę na różne rzeczy, nawet jest dużo memów w internecie, można spotkać na ten temat, na przykład jedzącego ogórka ze śmietaną, zagryzanego truskawką i jeszcze innych różnych dziwnych rzeczy. Wtedy ponoć można zjeść wszystko i wszystko ze sobą może smakować, kiedy w normalnym ciągu dnia może to ze sobą nie smakować. Ja tego do końca zrozumieć nie potrafię, natomiast tak jest. I rzeczywiście te przekąski w sytuacji, kiedy zbliża się okres, no to może być to na pewno cięższe do przezwyciężenia i tutaj może sporo tego wszystkiego wpaść. Natomiast mam pewne pomysły, jak zmniejszyć to łaknienie, ponieważ wszystko obija się o hormony, które w naszym organizmie działają i na pewno można to w jakiś sposób stonizować, nie wyeliminować tego. Tutaj nie będę próbował znaleźć takiego rozwiązania, ale na pewno w jakiś tam sposób stonizować. Kiedy kilka rzeczy poukładamy, to powinno być trochę lepiej. Natomiast no, nie będzie idealnie, bo to jest jednak z doświadczenia i obserwacji mojej, to znaczy z doświadczenia to raczej nie, ale z obserwacji mojej wynika, że nie jest to proste zadanie do wykonania. Kolejnym takim ważnym aspektem, który zauważyłem, to są zachowania behawioralne. I to brzmi bardzo podniośnie, behawioralne, ale co mam na myśli? Chodzi mi o pewne przyzwyczajenia, o pewne zakładanie kotwic emocjonalnych związanych z pewnymi rzeczami i czynnościami, które wykonujemy na co dzień. Na przykład, kiedy idziemy do kina, to taką kotwicą emocjonalną jest założona, że musimy kupić popcorn albo mieć jakieś przekąski. Dlaczego? Czy przez godzinę, czy półtorej godziny, czy dwie godziny, czy nawet 2,5 godziny filmu umrzemy z głodu? No nie. Natomiast coś sprawiło, albo ktoś sprawił, że w naszej głowie jest założona taka kotwica emocjonalna, że jeśli kino, to przekąski. Jeśli film, to przekąski. Jeśli spotkanie ze znajomymi, to przekąski. Jeśli przerwa w pracy, to przekąska. Jeśli nudzimy się, to przekąska. Więc są to takie zachowania behawioralne, które mogą mieć naprawdę szeroką sieć w naszym życiu. Każdy może mieć swoją prywatną sieć, która behawioralną, która sprawia, że pojawia się w nas chęć, a nawet przymus, taki mus wzięcia czegoś do przekąszenia. No, różne mogą być tutaj sytuacje. Spotkanie z jakimś konkretnym znajomym, z którym jemy konkretne przekąski, być może macie swoje ulubione. Być może jest to spotkanie z dziewczyną i z tą dziewczyną też jecie jakieś konkretne rzeczy, przekąski, które sam nie jesz. Spotkanie z kumplem, pójście do kina, to coś wcześniej powiedziałem. Pójście na miasto, czy powiedzmy możesz mieć takie zachowanie behawioralne, że grasz w gry i masz obok siebie postawiony kubełek czegoś do jedzenia i cały czas próbujesz to zjadać w ciągu grania. Każdy ma swoje takie przyzwyczajenia behawioralne i to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy do pokonania, jeśli chodzi o ustabilizowanie naszego żywienia. Dlatego też nawet coraz bardziej popularne stają się kierunki jak psychodietetyka. Z tego względu, że nasze żywienie, nasza odporność, nasze życie to jest bardziej psychologia, bardziej to, co się nabudowało w naszym życiu i o tym będę dużo mówił, a nie sama matematyka, czyli policzenie tych kalorii, układanie sobie 3 posiłki, 5 posiłków, 10 posiłków, 1 posiłek, czy powiedzmy posty okresowe. Te wszystkie rzeczy takie techniczne, inżynierskie, można by było powiedzieć, są bardzo ważne, istotne, ale nie najistotniejsze, ponieważ
nasza psychika, nasze nabudowane społeczne zasady funkcjonowania w społeczeństwie są najważniejsze tutaj, żeby w ogóle te inżynieryjne rzeczy można było skutecznie wprowadzić do naszego życia. Oprócz zachowań behawioralnych mamy jeszcze kluczowe rzeczy, o których ja powiedziałem już w kilku poprzednich filmach. Sen. Jest to kluczowe w zachowaniu odpowiednich poziomów naszej leptyny i greliny. Są to hormony odpowiedzialne, leptyna za sytość, grelina za uczucie głodu. To są tak delikatne hormony. Ich działanie czujemy tak subtelnie, że możemy je przeoczyć praktycznie. Chociaż no, w kontekście głodu to trochę mniej przeoczyć, bo głód czujemy bardzo mocno. Natomiast sytość, czyli ta leptyna, to jest taki impuls bardzo delikatny i bardzo łatwo go przeoczyć. Dlatego tak dużo się mówi na temat tego, aby skupić się na jedzeniu w momencie, kiedy jemy. W momencie, kiedy oglądasz ten film, oglądasz cokolwiek innego, robisz, pracujesz, to niestety nie poczujesz tego uczucia sytości, ponieważ twój mózg jest rozproszony, twoja uwaga jest rozproszona. I żeby poradzić sobie z tym i kontrolować te przekąski, jeść je, oczywiście, można jeść przekąski w odpowiednio dopasowane do naszego stylu życia. Natomiast w momencie, kiedy zaburzamy nasze skupienie, rozpraszamy nasze skupienie, to niestety, ale będzie nam dużo trudniej zachować ilość tego posiłku, ilość tej przekąski, którą zjemy. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby się na tym skupić. Poziom leptyny nie tylko, że jest subtelnym hormonem, to jeszcze jest zaburzony w momencie, kiedy nie śpimy odpowiednio, nie wypoczywamy. Więc wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy nie śpimy, oglądamy film. Czy w takiej sytuacji jesteśmy w stanie zachować odpowiednią masę ciała? No raczej nie ma takiej możliwości, ponieważ nasz organizm będzie po prostu robił wszystko, żebyśmy właśnie jedli tego zbyt dużo. Więc takie proste rzeczy jak zachowanie snu, taka higiena naszego snu, czyli wyłączamy wszystkie kontrolki, wyłączamy telewizor, nie oglądamy telewizji przed snem. Oczywiście są to zasady trudne i również dla mnie, bo lubię sobie obejrzeć coś wieczorem. Natomiast żeby tą ekspozycję starać się eliminować na co dzień, to wtedy rzeczywiście będziemy w stanie z tego powoli wychodzić i nasza satysfakcja z jedzenia będzie wzrastała, a tym samym nie będziemy potrzebowali aż tak dużo tych przekąsek w naszym życiu stosować i uzyskamy nad nimi pełną kontrolę. Także to jest taka bardzo ważna rzecz, czyli żeby kontrolować to, no to zwróćmy uwagę na nasz sen. Kolejnym takim elementem, który nam może nieco przeszkadzać w ilości jedzenia tych przekąsek i ich faktycznej jakości, to jest przeglądanie portali, na których będziemy widzieć kolorowe, super jedzenie. No jest udowodnione naukowo, że jeśli widzimy różne kolory, to one wpływają na ośrodki głodu. Od razu cieknie nam ślinka, poprawiają się nasze doznania i od razu chcemy coś zjeść. Więc w takiej sytuacji odmawianie sobie czegoś jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. Także przeglądanie materiałów w internecie ma ogromny wpływ na to, jak będziemy sobie radzić z przekąskami. Kolejnym elementem jest częstowanie przez innych. Zdarzają się urodziny, jeśli pracujesz w korporacji, to te urodziny potrafią być codziennie i codziennie masz ten sam tekst. No, ode mnie kawałek tortu musisz zjeść. I codziennie słyszysz to samo i to jest rzeczywiście duży problem. Potem pojawiają się jeszcze jakieś poniedziałki z pizzą, potem pojawia się weekend i okazuje się, że nasi znajomi mają urodziny. Jest impreza jedna, druga, trzecia i jeszcze dodatkowo są te poprzednie rzeczy, o których powiedzieliśmy, więc tak naprawdę nasze życie składa się z przekąsek i cały czas z jedzenia. Więc to jest naprawdę bardzo trudne, a więc żeby to wszystko rozwiązać, to będzie potrzebne jakiś kręgosłup moralny, jakieś zasady.
bez kręgosłupa moralnego niestety nie będzie się dało funkcjonować w społeczeństwie w taki sposób, żeby funkcjonowało to dla naszego zdrowia. Ponieważ połączenia między ludźmi są tak bardzo rozbudowane, że praktycznie codziennie jest okazja na to, aby nasze zasady, takie zasady zdrowego stylu życia łamać. I niestety, chociaż inni chcą dla Ciebie bardzo dobrze, chcą Ciebie uszczęśliwić, dając Ci coś, częstując Cię czymś, to niestety musisz sobie zdawać z tego sprawę, że jest tego tak dużo, że może Ci to narobić bardzo dużo szkód. I to nie jest wina tej osoby, która nas częstuje. To jest nasza prywatna wina, że my nie jesteśmy w stanie i nigdy się nie zastanowiliśmy nad tym, jak tej osobie odmówić kulturalnie i tak, żeby nie poczuła się urażona. To jest temat, na który warto sobie odpowiedzieć i może w komentarzu dajcie propozycję, jak mówicie do znajomych, jak mówisz do znajomych, kiedy naprawdę chcesz im odmówić, bo dbasz o swoją sylwetkę. To, co bardzo mocno wpływa na to, ile tych przekąsek będziemy jedli i jakiej jakości będą te przekąski, jest rodzaj naszej diety. I szczególnie chodzi o te makroskładniki, mikroskładniki, jeśli wejdziemy w witaminy, ale też i białko, tłuszcze i węglowodany. Tutaj rozbijamy się też o poziom sytości w naszym organizmie i poziom satysfakcji z jedzenia. Weźmy poziom sytości. Na poziom sytości najbardziej będzie wpływało u nas co? Białko. To białko powinno w naszej diecie istnieć w takiej ilości, żeby te 1,4 g na każdy kilogram masy ciała przynajmniej istniał, to wtedy będzie wszystko ok. Czyli na przykład ktoś waży 100 kg, szybko licząc, jeśli mamy 1,4 g na każdy kilogram masy ciała, to osoba, która waży 100 kg powinna spożywać przynajmniej te 140 gramów białka na dobę. I pytanie, czy tego białka spożywa w takiej ilości. Mięso, podroby, ryby, fasola, quinoa, czyli komosa ryżowa, kasze, ryże, produkty fortyfikowane białkiem, takie jak na przykład jogurt Skyr, który ma 28 gram białka, twaróg. Przeróżne źródła białka, czy istnieją w naszej diecie. To będzie miało naprawdę bardzo duży wpływ na poziom sytości naszej diety. Oczywiście jeśli uprawiamy sport i chcemy rozbudowywać nasze mięśnie, no to to białko w ramach tego, jak będziemy nabudowywać nasze obciążenia treningowe, głównie tutaj będziemy mówili o treningu siłowym, to ten poziom białka powinien również wzrastać nawet do 2, 2,5, a nawet i więcej gramów białka na kilogram masy ciała. Natomiast kiedy tego białka nie będzie w naszej diecie, no to będziemy mogli czuć głód, nasz organizm nie będzie się poprawnie rozwijał, a tym samym będziemy szukali jakichś przekąsek, bo będziemy czuli po prostu cały czas potrzebę czegoś przekąszenia. To jest normalne. Kolejna rzecz, jaka tu się rozbija, jeśli chodzi o sytość, to jest tłuszcze. Tłuszcze będą bardzo ważne w kontekście naszej sytości, ponieważ one sprawiają, że nasz układ hormonalny też działa poprawnie. Dlatego zarówno kwasy nasycone, jak i nienasycone powinny istnieć w naszej diecie, tak żeby wszystko poprawnie działało, żeby nasz układ krwionośny, żeby nasz układ hormonalny działał poprawnie, ale nie tylko, bo tłuszcz przyczynia się również do poczucia satysfakcji, o której za chwilę też powiem. No ale trzecim składnikiem są węglowodany, które nie tylko są źródłem podstawowej energii w naszym ciele, ale również zawierają mnóstwo witamin, które sprawiają, że nasz organizm będzie funkcjonował dobrze, że wszystkie procesy będą miały odpowiednią pulę mikroelementów w naszej diecie. Oczywiście tutaj z dużą gwiazdką, ponieważ te wszystkie węglowodany, które mamy na rynku, niestety w dzisiejszych czasach są dużo gorszej jakości niż jadły nasze babcie, nasze prababcie. I tutaj będzie trzeba dorzucić element suplementacji. Natomiast pójdźmy w tę idealną stronę, omijając już suplementację i uzupełnianie tych wszystkich rzeczy. O tym jeszcze będę mówił w kolejnych filmach na temat suplementacji. I tutaj prawdopodobnie będzie trzeba nagrać jakąś serię, bo to jest bardzo bogaty temat. Natomiast
Jeśli chodzi o same węglowodany, to one zawierają mikroelementy, witaminy, zawierają całą pulę witamin z grupy B. Zawierają takie mikroelementy jak cynk, mangan, magnez, wapń, fosfor i jeszcze wiele innych substancji, które są nam niezbędne do poprawnego funkcjonowania i też poczucia takiego, że my jesteśmy faktycznie najedzeni. Jeśli nasza dieta jest niedoborowa, w których składnik mamy deficyty, to będziemy czuli coś takiego, że organizm się domaga, że będziemy chcieli coś zjeść. I te przekąski będą zdecydowanie w naszym życiu istniały. Także każdy mikroskładnik powinien w diecie naszej być zoptymalizowany, dopasowany pod nasz styl życia w taki sposób, aby te uczucie głodu, uczucie sytości było na odpowiednim poziomie i sprawiało to, że stajemy przed lustrem i mówimy sobie: okej, to ciało dobrze wygląda. I tak diagnozujemy się w bardzo prosty sposób. Patrzymy sobie wieczorem na cały nasz dzień. Jeśli mamy spadki energii, to prawdopodobnie coś jest nie tak w naszym żywieniu. Jeśli mamy potrzebę częstego podjadania, to może być problem też w naszym jedzeniu. Ale nie tylko, bo jak powiedziałem, są jeszcze tutaj behawioralne rzeczy, jest ten okres kobiecy, jest też nuda, także jest tych rzeczy trochę więcej. Natomiast styl życia, jeśli chodzi o dietę, czyli dopasowana nasza dieta, będzie bardzo mocno oddziaływać na to, czy będziemy odpowiednio te przekąski jeść, czy też nie. Kolejnym takim aspektem jest nasze przekonanie na temat zdrowego żywienia. I ono naprawdę może nam narobić kuku, kiedy mówimy sobie: nie no, zdrowe żywienie to nie dla mnie, bo jest bardzo niedobre. Wszystko, co zdrowe, to jest niedobre. To jest bardzo powszechna opinia i rzeczywiście może tak być. No ale wyobraź sobie teraz, że nie robisz nic. Siadasz sobie i ktoś przynosi ci taką miseczkę pokrojonych owoców. Niech tam będą truskawki, niech tam będą winogrona, niech tam będzie jakaś borówka amerykańska, banan. I może do tego dorzućmy jeszcze, żeby była taka ładna sałatka warzywna, to dorzućmy do tego takiego skyra i jeszcze niech tam będzie fortyfikowany jakimś białkiem, no, ale nie musi. Dobra, powiedzmy, niech będzie ten skyr i może posypany jakimś sezamem albo nasionami chia, żeby ładnie wyglądało. Jeszcze dodamy do tego, bo nie wspomniałem, owoc takim jakiś jest kiwi. On zawiera takie, jak jest przekrojone, fajne ziarenka, które estetycznie poprawiają wygląd tego posiłku. I wyobraź sobie, że nie musisz tego robić. Ktoś ci to przynosi i widzisz to, że to ładnie wygląda, jest ładnie przygotowane, nie ma tego skyra zbyt dużo ani zbyt mało. I są owocki, które przebijają się kolorami, jest dużo kontrastu i naprawdę wygląda to apetycznie i ładnie. I zaczynasz to smakować i nagle się okazuje, że jest to słodkie, że jest to to białko, ten skyr przełamuje takim neutralnym smakiem dosyć dobrze nam smak. Powiedzmy, że ktoś pomyślał, żeby dorzucić te chia i dorzucić może jeszcze jakieś 2-3 orzechy włoskie, to jeszcze dostarcza nam kwasów tłuszczowych, które świetnie będą poprawiać również wrażenia z takiego posiłku i też poprawiać sytość, więc wtedy już taki posiłek wygląda nieco inaczej. I on jest faktycznie zdrowy, jest pyszny. I takie rzeczy możemy stosować w naszym życiu i takich rzeczy powinniśmy szukać. A w dzisiejszych czasach jest bardzo łatwo, ponieważ mamy dużo narzędzi do tego, żeby takie rzeczy znajdować. Na przykład wspomniany w poprzednim filmie, który zachęcam obejrzeć, ChatGPT może ci pomóc. Możesz mu napisać: strasznie nie lubię zdrowego żywienia. Napisz mi jakiś przepis, który mógłby mnie przekonać i będzie przekąską, którą szybko mogę wykonać, przygotować. Prawdopodobnie coś ci napiszę. Na to jakąś odpowiedź ci napiszę. I podziel się w komentarzu, co ci napisał konkretnie, bo być może znajdziesz jakiś fajny przepis, który będzie dla ciebie game changerem i powiesz: wow, mogę to szybko przygotować, mogę zabrać to do pracy, a być może ktoś może ci to przygotować. Kolejną taką rzeczą jest oszczędzanie czasu, bo
duża taka obiekcja i przekonanie jest ok, ale to zabiera dużo czasu, ja nie mam na to czasu, żeby zdrowo żyć. Nawet już bym znalazła takie rzeczy, które poprawią moje przekąski, ale kto to będzie przygotowywał, myślenie o kupieniu jakichś rzeczy i czy to się nie popsuje, czy ja w ogóle potrafię to zrobić. No i w takiej sytuacji wszystko rozwiązują sklepy, które ten problem konkretny rozwiązują. Pójdziemy do Żabki, są przygotowane te sałatki, trzeba oczywiście sprawdzić składy, czy tam nie ma jakichś nie ma jakichś dodanych rzeczy, których byśmy zjeść nie chcieli, ale jeśli jest prosty skład, to możemy to wziąć. Dodatkowo cateringi dietetyczne. Nam się w głowach może kojarzyć coś takiego, że catering dietetyczny jest bardzo drogi i nie będziemy kupować żadnych drogich rzeczy. Jest to bardzo duży błąd, ponieważ z każdego cateringu dietetycznego, który ma placówkę stacjonarną gdzieś blisko, można zamówić sobie samą przekąskę. I taka przekąska wcale nie będzie droga. Ona może kosztować od 5 do 10 zł i już będzie to dużo lepsze niż kupienie sobie za te 5 zł pączka, za 5 zł 6, 7 zł czekolady, kupienie sobie chipsów za 6, 7 zł. To jest często ta sama cena, a jeśli chodzi o jakość, to jest nieporównywalnie wyższa i też uczy się satysfakcji. Często te cateringi dietetyczne będą dbały o to, że aby było zawarte w takiej przekąsce i białko, i tłuszcze, i węglowodany wysokiej jakości, nie będzie tam tłuszczy typu trans, a i będzie to ładnie wyglądało, ponieważ takiemu cateringu dietetycznemu zależy na tym, żeby to sprzedać. Konkurencja na rynku cateringów jest bardzo duża, więc a konsumenci są wybredni, zwłaszcza no każdy, ja jestem wybredny, ty pewnie też, więc walczą o uwagę takich osób jak my, więc nie mogą sobie pozwalać na coś, co wygląda źle, smakuje źle, jest jeszcze bardzo drogie i nie ma wszystkich mikroelementów, bo ich środowisko po prostu zje, że to jest do niczego i nie będzie się sprzedawało. Więc warto czasami rozejrzeć się w takich miejscach, w których i poszukać przekąsek w takich miejscach, w których nie szukaliśmy wcześniej. I cateringi dietetyczne mogą być bardzo ciekawym pomysłem na to, żeby takich rzeczy poszukać. Natomiast jeśli wchodzimy do takiej Żabki, to też znajdziemy i orzechy włoskie, znajdziemy te pełno różnych orzechów, znajdziemy jogurty, znajdziemy nawet już, jak chcemy na coś słodkiego, to tego Müllera znajdziemy sobie z białkiem w środku, czyli jest tam tego białka serwatkowego trochę dodanego, nawet 28 gramów jest białka w takim opakowaniu. Oczywiście są substancje antyodżywcze w takim Müllerze i nie jest to super produkt, ale jest zdecydowanie lepszy niż jak weźmiemy sobie coś w pokroju czekolady. Tak? Także warto takie rzeczy wybierać sobie z półek, czyli i zmienić swoją nieco świadomość, swoje postrzeganie na temat zdrowego żywienia na kontekst nie taki, że to jest niedobre, tylko zastanawiać się, okej, część rzeczy jest niedobra, ale gdzie są te dobre rzeczy? I w tę stronę trzeba by było zacząć myśleć, kombinować. Okej, rzeczywiście, ten świat fit jest zły, bo są tam osoby, które powiedzmy zmieniają wszystkim życie, denerwują mnie takie osoby, że one tam trenują, rzucają na Facebooka jakieś rzeczy i wszystkich próbują zmienić jak sekta jakaś. Okej, jest takie towarzystwo, które tak robi, ale ty nie musisz być. Ty możesz powiedzieć, nie, no chcę o siebie dbać, chcę mieć fajną cerę, chcę mieć wysoki poziom energii, chcę wypoczywać, chcę być efektywny, efektywna w pracy, ale nie potrzebuję tych wszystkich fajerwerek, żeby się chwalić innym, jaki to jestem fit i nie wiadomo jakie rzeczy. Więc będę szukać rozwiązania tak, żeby mi to smakowało. Nie będę się wydziwiał, że wyciągnę pudełko ze zdrowym jedzeniem na Wigilii podczas świąt albo na świętach wielkanocnych wyciągnę swoje pudełka, bo to jest nienormalne. No przecież nie pójdę na imprezę z własnym sokiem z brzozy. No bez jaj. Są takie miejsca, gdzie no nie zabierzesz, nie zastosujesz tych rzeczy. Natomiast świadomość twoja, że można na co dzień wprowadzić fajne nawyki i szukanie tych rozwiązań właśnie tych fajnych, a nie tych, które zmuszanie się do tych niefajnych, no będzie zdecydowanie lepszą ścieżką do tego, żeby to zaczęło działać.
Ważnym aspektem przekąsek jest ich poziom satysfakcji. Jeśli będziemy mieli taką przekąskę jak Miller, który wspomniałem z żabki, no to możemy nie czuć pewnej satysfakcji z jedzenia, bo być może będziemy mieli ochotę na to, żeby pochrupać, a nie koniecznie wypić coś. I to jest rzeczywiście problem, który należy poszukać nieco rozwiązań. Co może chrupać? No, jeśli zastanowimy się znowu nad takimi hipsterskimi zasadami, no to wrzuć jarmuż do piekarnika i sobie usmaż i to rzeczywiście będzie chrupało. No, natomiast jest to dosyć ciekawe spostrzeżenie i ciekaw jestem Twoich emocji, co myślisz na temat pieczonego jarmużu. Nie, żebym go negował, jest super. Sam lubię taki jarmuż. Nie pamiętam, kiedy go ostatnio jadłem, więc może warto będzie to zrobić. A taki pieczony z przyprawami jarmuż jest naprawdę mega super z piekarnika i może świetnie zastąpić chipsy. Natomiast no, mniemam, że nie będzie to, nie zażrę to mówiąc po młodzieżowemu, że ten temat po prostu nie zażrę. Natomiast co możemy zrobić? Na przykład możemy do piekarnika wrzucić ziemniaczki albo wrzucić bataty. Można wrzucić te bataty również z innymi warzywami i wtedy to wygląda naprawdę mega kolorowo i jest też smaczne i syte. No właśnie, no i teraz potrzebujemy tej sytości dodać, a takim uczuciem sytości i naprawdę dużą satysfakcję, którą nam daje, no to jest oczywiście tłuszcz. Więc tutaj możemy na przykład takie frytki zjeść sobie już z tym majonezem. Jeśli zjemy je dosyć w odpowiedniej kaloryce, czyli nie przekroczymy naszego bilansu kalorycznego dziennego, no to jest wszystko ok, możemy coś takiego zjeść. No tu bym nie polecał, żeby ten majonez z frytkami czy majonez z batatami jeść wieczorem, ponieważ no może to nam leżeć na żołądku i może być naprawdę bardzo ciężko nam zasnąć, a tym samym w długim terminie zaburzymy sobie poziom leptyny, która jest produkowana w naszym organizmie i tym samym nie będziemy w stanie poczuć sytości i może to prowadzić do dużych konsekwencji związanych z tym, że będziemy za dużo jedli i problem się po prostu będzie narastał. Natomiast jest to jakiś sposób. Kolejnym świetnym rozwiązaniem do przekąsek, które można stosować na co dzień i to jest naprawdę super rzecz do zastosowania dla każdej jednej osoby, to już trzecia rzecz. Pierwszy jarmuż, kiepski pomysł. Frytki z majonezem, lepszy pomysł. A trzeci jest naprawdę genialny, są to sałatki. Sałatki wrzucasz wszystkie rzeczy, które Ci smakują i możesz to bardzo prosto zoptymalizować pod wszystkie rzeczy, które są potrzebne i niezbędne do Twojego życia. Bo co? Bo do takiej sałatki możesz łatwo dodać tłuszcz, jaki chcesz. W tej sałatce może się znaleźć zarówno majonez, który będzie źródłem kwasów nasyconych, ale może równie dobrze znaleźć się olej lniany albo oliwa z oliwek. Może się znaleźć jakikolwiek olej roślinny, który będzie źródłem niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, które są niezbędne, jak sama nazwa mówi, do tego, żeby poprawnie funkcjonował nasz organizm. Bardzo łatwo w takiej sałatce to przemycić. Nawet jeśli do tej sałatki Ci jakiś tłuszcz nie pasuje w dużej ilości, to jak dodasz jej w małej ilości i odpowiednio duża ta sałatka będzie, no to już przemycasz to, a nie zmieniając za bardzo smaku, tak? Także to jest mega fajny pomysł na dodawanie różnych rzeczy. Białko. Przecież tak łatwo jest dodawać białko do każdej sałatki. Możesz dodać fasolę, możesz dodać kurczaka, możesz dobrej jakości szynkę, inne mięso dodać. Możesz dodać fasolę, ziarna, kaszę, ryż, quinoa, czyli tą komosę ryżową. Cokolwiek, co zawiera dużą ilość białka, możesz dodać w takiej proporcji, że będzie to świetnie smakowało, ale będzie Ci też dostarczało białko, które świetnie ureguluje Twoje hormony. I to jest mega, mega bardzo dobra porada, żeby robić te sałatki. Węglowodany. Również dorzucisz te węglowodany. Może być to makaron, może być to właśnie ta fasola, którą wcześniej również z białkiem wspomniałem. Może być to ryż, który też można dopasować do różnych
sałatek. No i teraz, kiedy tak połączymy to wszystko, no to uwierz, że będzie i uczucie sytości, będzie poczucie takie, że jest to delikatnie słodkie, jeśli dodamy na przykład ananasa jeszcze dodatkowo, jeśli ktoś lubi. Wiem, że niektórzy nie lubią ananasa w sałatkach. Natomiast już sama obecność węglowodanów, takich jak ryż, komosa ryżowa, makaron czy powiedzmy fasola, to już będzie sprawiało, że ten cukier istnieje w tej sałatce w połączeniu z tłuszczami, o których wcześniej powiedziałem, to buduje właśnie takie podstawy pod to, żeby czuć satysfakcję z jedzenia. Czyli musimy mieć i tłuszcze, i węglowodany, i białko, żeby czuć naprawdę wysoką satysfakcję z jedzenia. No i sałatki są takim świetnym pomysłem dla osób, które wiedzą, że lubią podjadać, że to podjadanie to jest ich taka systematyczność, to jest ich codzienność. To jest dla osób, które naprawdę mają z tym duży problem. I co można zrobić? Jest mnóstwo TikToków, YouTube'ów, blogów, vlogów, podcastów, które powiedzą Ci, w jaki sposób możesz przygotować sobie jedzenie na dzień, dwa, trzy, tydzień, nawet i tydzień i nie zajmie Ci to dłużej niż godzinę czasu. Naprawdę, to można zrobić nawet i krócej. Więc niewielkim wkładem możesz sobie przekąski skonstruować na cały tydzień. Wystarczy odpowiednie źródła poszukać i zacząć wdrażać, stosować i jak to będzie wyglądało. To Ci się spodoba, no to wrzucasz w miejsce, które Ci się spodobało. Inny posiłek Ci się nie spodoba, to go wyrzucasz do kosza. Kolejny, spodobał, nie spodobał, spodobał, nie spodobał, 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 nie spodobał, nie spodobał, nie spodobał, nie spodobał, spodobał. I tutaj taką bazę swoją uzbierasz i w dłuższej perspektywie, jeśli odpowiednio dużą bazę takich ulubionych rzeczy sobie uzbierasz, no to będzie można je stosować na co dzień, wymieniać i nie będzie to nudne, będzie to ciekawe i będzie świetnie zoptymalizowane i poprawi Twoje przekąski w dłuższym terminie, co poskutkuje i Twoją odpornością, ale nie tylko, bo i Twoją sylwetką, poziomem samopoczucia na co dzień, lepiej uregulowanymi hormonami, a też będzie ciekawy temat do tego, żeby pochwalić się znajomym i zabłysnąć na przykład w pracy, bo nie wierzę, że ktoś mnie zapyta, jak zaczniesz nosić fajne sałatki do pracy, wow, co ty masz za sałatkę, dasz posmakować? Jak dasz posmakować, to zobaczysz, jaka jest ogromna satysfakcja, gdy ktoś powie, że naprawdę jest to dobre. Kiedy Ty znajdziesz, włożysz tę pracę, znajdziesz coś, przygotujesz coś i ktoś to pochwali, no to naprawdę jest to ogromna satysfakcja z tego, że ktoś zauważa i docenia to, co robisz. Także mega polecam. Dla osób zabieganych jest tutaj catering. Co mam mówić? Można sobie marzyć o tym, żeby poprawić swoje zdrowie. Natomiast marzenie samo nic nie daje, jeśli nie zaczynamy działać. Nawet samo myślenie sobie, wizualizacja, sekret, kiedy będziemy sobie siedzieć i marzyć o super sylwetce, o tym, jak stoimy na scenie kulturystycznej i mamy kratę na brzuchu i wielkie mięśnie. Kiedy myślimy sobie, że przebiegniemy maraton w tempie poniżej 3 godzin na cały dystans, tak? Czyli 42 km, 195 metrów przebiegniemy poniżej 3 godzin. To uwierz, że to nie wystarczy. No nie ma szans. Trzeba zacząć jeszcze działać. Dlatego ważne jest, że jeśli nie jesteś w stanie zastosować tych wszystkich zasad, no to skorzystaj z cateringu. No i tutaj pojawi się kolejny problem. Czy nas stać na taki catering? No, dlatego sprawa jest bardziej zawsze skomplikowana. Jeśli nas nie stać, to być może powinniśmy się zastanowić zupełnie z innej beczki. Jak poprawić nasz stan majątkowy? Być może mniej wydawać, w jakichś aspektach obciąć nasze wydatki, być może podnieść swoje kwalifikacje i zmienić pracę, może trzeba wysłać 50 CV i oczywiście to jest bardzo proste, tak? Drukujemy sobie CV i w dzisiejszych czasach to mailowo wysyłamy masowo. 1000 CV możemy wysłać, 2000 CV, możemy wysłać po całym świecie 2 miliony CV w jeden dzień. Nie ma takiego problemu. No, może narzędzia by nam trochę ograniczyły tutaj wysyłkę taką masową. Natomiast z takiej statystyki na pewno byśmy znaleźli pracę, która nam podniesie
nasze zarobki i tym samym może ta podwyżka byłaby w stanie zrekompensować nasze wydatki na catering. I to jest jakieś rozwiązanie w dłuższym terminie, aby poprawić nasze zdrowie, jeśli nam się totalnie nie chce nic robić. Bo oczywiście, jeśli są dwie metody, które możemy zastosować. Jedna jest nasze prywatne zaangażowanie czasu w poprawę, a druga jest zaangażowanie naszego majątku w pracy, które dla nas. I to właśnie ta rzecz, o której powiedziałem, to jest zaangażowanie naszego majątku do tego, żeby poprawić swoje zdrowie. Dlatego sama strategia jest trochę bardziej szeroka i trzeba czasem zrobić 2-3 kroki w tył, żeby potem pójść 5, 6, 7, 8 kroków do przodu. Każdy musi prywatnie sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to będzie wyglądało u niego i jak zacznie wdrażać te zasady. Ja nieco opowiem o takiej jednej przypadłości, która dotyczyła mnie i jaki problem możesz również mieć ty z przekąskami. Ponieważ ja zauważyłem u siebie w pewnym momencie i do dzisiaj mam z tym problem, że łapię siebie na kompulsywnym jedzeniu. Co to jest kompulsywne jedzenie? To jest takie jedzenie, że zaczynasz jeść bez zastanowienia i jesz, i jesz, i jesz, i jesz, i jesz. I totalnie nie przestajesz. Przestajesz dopiero jak się skończy, jak wymieciesz całą lodówkę. I wtedy jeszcze się zastanawiasz, czy nie masz w portfelu kasy i nie pójść do Żabki i czegoś dokupić. To jest właśnie kompulsywne podjadanie i się zastanawiałem, skąd się takie kompulsywne podjadanie bierze. Jest to problem psychologiczny i ja doszedłem do pewnych wniosków, analizując moje całe życie, jak ono wyglądało. I być może jeszcze nie wszystkich rzeczy nie znalazłem, ale są to aspekty świadomości mojej, którymi chciałbym się z Tobą w tym filmie jeszcze podzielić i być może też zaczniesz w taki sposób szukać swoich zachowań w jedzeniu, tak jak ja znajduję. Otóż wyobraź sobie, że wychowywałem się na gospodarstwie rolnym. Mieliśmy świnki, mieliśmy krówki, mieliśmy kurki, mieliśmy pole, które trzeba było obrabiać. Tak, ja jestem tym gościem, który nad produkcją jedzenia jakiś tam miał wpływ, ponieważ mieliśmy pole i to zboże przerabialiśmy, żeby mogły jeść świnki. Świnki szły na skup i tą świnkę prawdopodobnie ty kiedyś zjadłeś, jeśli jesz mięso. Także tym się zajmowałem, kiedy byłem małym chłopcem. Natomiast jak to wyglądało? Często była robota. Było trzeba jechać na pole na kilkanaście godzin, i nie było takiej możliwości, żeby podczas pracy jeść. A więc zawsze u nas w domu było mówione, że jest, teraz dużo musisz zjeść, bo długo będziemy siedzieć w pracy. I jedliśmy. Naprawdę bardzo dużo jedliśmy. To było dobre jedzenie. To nie było złe jedzenie, bo mieliśmy swojskie mięso, mieliśmy swojskie ziemniaki, mieliśmy naprawdę dobre i wysokojakościowe jedzenie, bo wszystko produkowaliśmy praktycznie sami. Było też to dosyć dużo lat temu, ponad 20 lat temu, no nie, około 20 lat temu, kiedy to ja sobie tak pracowałem, a więc i warzywka, no nie było takiego przetwórstwa jak dzisiaj, więc jakość warzyw też była zupełnie inna. Natomiast jedliśmy naprawdę bardzo dużo, małą ilość razy w ciągu dnia, czyli powiedzmy 2 posiłki, 3 posiłki dziennie. Oczywiście zawsze tak nie było, bo ta robota była raz w określonych sezonach, a w niektórych sezonach było trochę mniej tej pracy, więc wtedy wracało się do jakichś innych nawyków żywieniowych. Ale to była pierwsza taka rzecz, że my jedliśmy bardzo dużo i to we mnie gdzieś tam się działo. Kolejna rzecz, przeskakując nieco dalej, to są moje studia. Jak oglądałeś mój film na temat alkoholizmu, gdzie zwierzałem się na temat tego, jak piłem alkohol i jest to naprawdę ogromne zwycięstwo dla mnie, że już tego alkoholu nie piję, tak samo też paliłem papierosy. No i wyobraź sobie, że to kosztowało pieniądze. Paliłem paczkę papierosów dziennie, mieliśmy dostęp do... ale cicho, papierosów z przemytu, więc wtedy kupowaliśmy paczkę papierosów za około 4 zł za paczkę. I jeśli chodzi o alkohol, no to tam też mieliśmy dosyć dobry dostęp do alkoholu i nie wychodziło to więcej niż na papierosy miesięcznie 120 zł i tam z 80 do 100 zł wychodziło na alkohol miesięcznie. Także
około te 200 zł miesięcznie przeznaczałem na używki. No i to był okres, w którym ja miałem taki budżet 500 zł miesięcznie. Było to 10 lat temu, więc odnosząc to do dzisiejszych czasów, tak sobie policzyłem na kartce, że dzisiaj byłoby to jakieś takie 800 zł na wszystkie rzeczy związane z tym, co jem, nie wyliczając to oczywiście mieszkania i takich rzeczy, gdzie się ubieram, tak? Czyli po prostu konsumpcja, takie jedzenie, utrzymanie wartości energetycznej dla mojego organizmu, no i zabawy, imprezy, tak? Czyli te 800 zł bym miał dzisiaj miesięcznie. Z czego, przeliczając tamtejsze ceny na dzisiejsze ceny, około 400-450 zł było na używki, a 350 zł na jedzenie. Więc mamy teraz, wyobraźmy sobie, 350 zł w dzisiejszych czasach na jedzenie dla mnie, kiedy ja muszę spożywać jakieś 2,5 tysiąca kilokalorii dziennie. Zawsze wspominam bardzo miło taką sytuację, kiedy przychodzi do mnie do akademika znajomy i mówi, że dzisiaj jadł drobiową rozkosz. I my właśnie w taki sposób rozmawialiśmy, mówiąc sobie, że jemy naprawdę, nie będę tutaj oszczędzał w słowach, ale jemy totalne gówno, ale nazywamy je w piękny sposób. Bo rzeczywiście pasztet, drobiowa rozkosz, 70 parę groszy, to był nasz standardowy posiłek w tamtych czasach, bo nie było nas na więcej stać, bo trzeba było inwestować. Chociaż inwestycja to bardzo dobre pojęcie, bo na inwestycji można zyskać, ale można też dużo stracić. My byliśmy właśnie tą grupą tracącą. Czyli inwestycja w nałogi, takie jak palenie i alkohol, imprezy, to niestety taka istotna część budżetu, że zostawało nam na to jedzenie bardzo mało pieniędzy. Oczywiście gdybyśmy nie wydawali na te używki, no to ta kwota 800 zł to jest wystarczająca do tego, żeby super jeść. I naprawdę jeszcze można by było zaoszczędzić sobie kasę. Serio, naprawdę można dobrze jeść za 800 zł miesięcznie, 2,5 tysiąca kilokalorii. Da się to zrobić nawet przy dzisiejszej inflacji i naprawdę bardzo dobrze można by było tutaj wszystko zaplanować. Natomiast kiedy już jest to 350 zł, to już o zdrowym żywieniu tutaj będzie bardzo, 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 bardzo ciężko mówić. No, jednak do czego dążę? Dążę do tego, że bardzo często przez moje nałogi zdarzało się tak, że nie było na jedzenie. Serio, ale co? Podniesiesz telefon i zadzwonisz: mamo, nie mam na jedzenie, uczę się, nie mam czasu, bo studia inżynieryjne to nie są takie studia, że można sobie łatwo pójść do pracy. Oczywiście można, są osoby, które pracują i dorabiają sobie, skupiają się na studiach. Oczywiście robiłem różne rzeczy w sumie dodatkowe. Idąc dalej, to nie zadzwoniłem oczywiście do mamy: mamo, potrzebuję więcej na jedzenie. No bo pytanie, ale co zrobię z tymi pieniędzmi? No wiesz, mamo, w tym miesiącu podrożało jedzenie o 50%. No nie, no takie sytuacje się nie wydarzyło. Nie zadzwoniłem z czystego honoru, z tego względu, że no jak, wydaję sobie na alkohol, wydaję sobie na papierosy, no to bez jaj. Nie będę dzwonił, muszę zapłacić tę cenę, jaką będzie być może trochę gorsze jedzenie. I wtedy w taki sposób postępowałem. Szala się przelała w momencie, kiedy, pamiętam taki moment, poszedłem już na budowę, kładłem kable w Biedronce, zarobiłem kasę i wtedy odbiła mi palma i postanowiłem nie kupować tych ruskich papierosów, tylko zacząłem kupować normalne ze sklepu. I co się wydarzyło? Adam nie zauważył, taka inteligencja finansowa, że nie zauważył Adam, że szybko mu się te pieniądze skończą. I cała praca, którą tam włożyłem, oczywiście została przepalona na amen. I nie dość, że więcej pracy, to jeszcze gorszy taki kac moralny. Wtedy to też mnie skłoniło do tego, żeby przestać palić, bo uznałem to za totalną głupotę, że jak można tak robić. Natomiast do czego to skłoniło? Było mało kasy na jedzenie, więc znalazłem takie doświadczenia innych ludzi, że przeszłość może determinować to, że ona może kiedyś wrócić. I ja strasznie wewnętrznie się tego boję. I w momencie, kiedy teraz jest dobrze i mam to jedzenie, nie martwię się o to jedzenie, no to staram się tak jakby jeść, jakbym chciał się najeść na następny dzień, rok, dwa, bo może mi to zniknąć totalnie, więc korzystam teraz z tego, bo kiedyś tego nie było i boję się tego, że kiedyś to może znowu wrócić.
I być może w Twoim życiu również są takie sytuacje, które mocny psychologiczny nacisk mają na Twoją głowę i sprawiają, że nie jesteś w stanie wywalić tego nadmiernego jedzenia, przekąsek ze swojego życia. I dlatego tutaj znowu, tak jak wcześniej mówiłem o tej pracy, czyli pójście, wysłanie CV, żeby zwiększyć swój budżet i kupić catering i rozwiązać problem tego, że nie chcecie się przygotowywać posiłków. Tak samo być może tutaj, żeby rozwiązać swoje problemy z nadmiernym jedzeniem, kompulsywnym jedzeniem, to będzie albo zrobienie takiej autoanalizy, tak jak ja sobie zrobiłem, i próba tego świadomego kontroli tego, albo pójście do psychoterapeuty, który pomoże Ci to przerobić, ale znowuż tutaj będą pieniążki potrzebne na to, więc być może znowu trzeba wrócić do tej cegiełki wysyłania CV wszędzie. Także strategia poprawy naszego żywienia jest bardziej rozbudowana, kiedy wchodzimy w tymi kafelkami dużo głębiej, bo nagle się pokazuje, że tutaj być może jest ograniczony budżet albo ograniczony czas, a być może są jakieś z przeszłości tematy, które były nieprzepracowane przez naszą głowę i musimy je przepracować, a to znowu będzie kosztowało pieniądze, więc być może wysyłanie znowu CV. Także to jest dosyć trudny temat, niezła układanka strategiczna. Natomiast mam nadzieję, że oglądając tego typu filmy pomogę Ci na to spojrzeć właśnie z takiej strony i nauczymy się wspólnie robić te dwa kroki w tył, trzy kroki w tył, żeby potem łatwo biec kilkanaście kroków do przodu i potem być może znowu dwa kroki w tył i znowu kilkanaście kroków do przodu, bo na tym właśnie to wszystko polega. No i teraz odporność. Jak to wpływa na odporność? Kiedy mamy w naszej diecie bardzo dużo przekąsek, cały czas jemy, to nasz organizm jest w ciągłym trybie pracy. Cały czas pracuje. A w momencie, gdyby chcemy naprawdę uzyskać efekty odporności, to musimy mieć zaangażowany nasz organizm w walkę z patogenami, toksynami. W momencie, kiedy cały czas jest w akcji organizm, to nie jest w stanie tak skutecznie usuwać toksyn z naszego organizmu w momencie, kiedy damy mu spokój. Tutaj zachęcam do zgłębienia na przykład takiego pojęcia jak autofagia, która ma za zadanie zjadanie naszych, kolokwialnie mówiąc, zjadanie naszych takich toksyn i przetwarzanie tego na energię w celu, żeby podtrzymać nasze życie w momencie, kiedy mamy niski dostęp do jedzenia, czyli nie mamy tego dostępu do jedzenia. I tutaj jest cały temat głodówek. Dlatego nie będę poruszał tego głęboko tematu w tym momencie, ponieważ ten proces jest bardzo szeroki. Jeśli chcemy naprawdę mieć korzyści z autofagii, która działa antynowotworowo, poprawia nasze zdrowie i poprawia naszą sylwetkę i nasze samopoczucie, no to nie możemy cały czas być w takim stanie aktywnym, nie możemy cały czas być w fazie, że trawienia, że to żołądek działa, dwunastnica działa, jelita, cały czas coś tam się dzieje. Musi być spokój w naszym organizmie, wtedy będzie nasz układ odpornościowy działał odpowiednio. Kolejno, jeśli cały czas podjadamy, to też zaburzamy poziom naszej leptyny, czyli ośrodka sytości. A kiedy zaburzamy ośrodek sytości, to będziemy w długim terminie jeść dużo więcej, a więc ten problem będzie się pogłębiał. Ta równia pochyła idzie w dół. Dodatkowo, kiedy się pogłębia ten problem, to rośnie nasza tkanka tłuszczowa. Pogarsza się nasze samopoczucie. Mogą pojawić się kolejne choroby. I to jest taka równia pochyła, która nie ma swojego końca. To znaczy ma swój koniec, tym końcem zawsze jest śmierć. I to jest najgorszy. Nie powiedziałbym, że najgorszy, bo śmierć to często właśnie się mówi, na coś trzeba umrzeć. Tylko że nikt nie mówi o tym, że wcale nie trzeba umrzeć, tylko można skończyć z jakimś udarem i być niepełnosprawnym do końca życia. I to jest gorszy scenariusz od śmierci. Szczerze mówiąc, wolałbym umrzeć, niż pójść w taką stronę. Także naprawdę to prowadzi do bardzo dużych problemów. I jedyny sposób, żeby to przerwać, no to jest to, żeby zastosować te zasady, których wspominam w filmie. Picie wody, zadbanie o sen, dbanie o relacje. Jest to spadek naszego stresu, czyli zarządzanie stresem.
jest to odpowiednie jedzenie, uregulowanie diety, jest to oczywiście przerwa od jedzenia. Jeśli nie mamy tych przerw od jedzenia, to nasz organizm nie jest w stanie wejść w fazę takiego relaksu i niestety, ale będzie to miało negatywne skutki na naszą odporność, ponieważ ten relaks jest potrzebny, żeby nasz organizm mógł oczyścić z toksyn, mógł walczyć z wirusami, mógł zająć się takimi rzeczami, które gdzieś tam się dzieją w naszym ciele i wcale nie są dobroczynne, tylko jest to taka mała wojna gdzieś tam wewnątrz naszego organizmu, który układ odpornościowy musi się zająć pełną mocą, pełną siłą. Także podsumowując cały film. Aby poprawić jakość przekąsek, to po pierwsze musimy sobie zdawać sprawę z tego, że są dobre i złe przekąski. Te złe mogą istnieć, jeśli są w odpowiedniej proporcji. Oczywiście nasza psychika gdzieś też jest ważna i spotkania z rodziną, z przyjaciółmi. I oczywiście nie można sobie się fiksować w taki sposób, że idziesz na urodziny swojej ukochanej i odmawiasz jej tortu, który jest dla niej bardzo ważny, żebyś zjadł. No ale być może u 10 swoich znajomych już tego tortu łatwiej jest odmówić. A więc ten balans trzeba zachować. Gdzie konkretnie jemy, gdzie konkretnie nie jemy. I tutaj jest zadanie dla Ciebie, żeby przygotować swój kręgosłup moralny i nie żeby wyjmować sobie kręgi z kręgosłupa, tylko wziąć kartkę papieru i napisać sobie, jakie zasady są dla Ciebie ważne i w jakich aspektach, gdzie są Twoje problemy i jak przy tych problemach będziesz postępować. To jest właśnie budowanie kręgosłupa moralnego, taki swój dekalog. Jak zajrzymy w jakąkolwiek religię, to zobaczcie, że one istnieją 2000 lat, 2500, 4000, 5000 lat i zawsze jak się na to spojrzy, to mają te swoje kręgosłupy moralne, więc być może, żeby przetrwały jakieś nasze zasady, to też może warto wyciągnąć ten wniosek, że ten kręgosłup moralny trzeba sobie zbudować. A więc to jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to korzystanie z cateringu, kiedy nie mamy czasu. Ponieważ wymówka taka, że ja nie mam na to czasu, że mi to nie smakuje, to jest tylko i wyłącznie wymówka i ona będzie robiła nam bardzo duże kuku i musimy na to uważać i trzeba znaleźć rozwiązanie. Jeśli nie mamy czasu na przygotowywanie posiłku, a na catering nie mamy kasy, no to nie jest koniec układanki. To się robimy krok wstecz i wysyłamy CV, zmieniamy pracę, być może poprawiamy nasze kwalifikacje. Jest mnóstwo kursów, które można zrobić za darmo w internecie, czy to z szycia i powiedzmy szyć po pracy. Można zrobić kursy marketingu, można, dzisiaj jest, buduje się nowa narracja z narzędziami sztucznej inteligencji. Być może można stać się specjalistą w najbliższym roku w danej dziedzinie i zmienić swoje życie nie do poznania. Także warto zrobić ten krok wstecz i zastanowić się, w jaki sposób właśnie, jeśli nie mamy czasu, nie mamy kasy, poprawić ten element pracy, swojej kwalifikacji, aby zyskać trochę więcej kasy i być może kupić ten catering i tym samym zyskać czas, tak? Czyli trzeba się dwa kroki w tył zrobić, żeby uzyskać czas. No i wtedy kolejny krok, poprawić swoje zdrowie. Kolejnym takim aspektem, kiedy naprawdę nie mamy czasu, to jest przygotowanie jedzenia na kilka dni. I to jest bardzo mała inwestycja czasu, ponieważ mamy godzinę, pół godziny, a może jak nie mamy doświadczenia, to będą to 2 godziny, raz, potem będzie się ten czas skracał. To jest przygotowywanie posiłków na dłuższy termin, na 3 dni, nawet i na tydzień. Kolejna rzecz to poprosić swojego partnera, partnerkę, żeby przygotowała Ci coś do jedzenia takiego właśnie dietetycznego, fajnego, ponieważ jak ktoś przygotuje, to lepiej to smakuje. I to jest ciekawe hasło, warto to sobie zapamiętać. Czyli jak ktoś przygotuje, to lepiej to smakuje. Odwdzięcz się tym samym. Umówcie się, że Ty przygotujesz mi teraz, ja przygotuję następnym razem. Przygotowujcie sobie nie, że codziennie, bo może to być męczące, ale od czasu do czasu. Przygotujcie sobie coś. I to będzie też bardzo ciekawe, nawet urozmaicenie dla Waszego związku. Być może wzrośnie też ekscytacja w Twoim związku, kiedy wprowadzisz taką prostą zasadę. Tak jak we wcześniejszych filmach, na przykład na temat wody, liczy się ekspozycja. Jeśli na Twoim stole stoją chipsy, stoją słodycze, kiedy na Twoim stole jest pełno różnych takich przekąsek, no to nie ma szans. Nie wygrasz tym. My, ludzie, nie mamy silnej woli. Nie mamy czegoś takiego jak silna wola. Oczywiście możemy skupić się na jakiś czas.
i zdeterminować do działania, ale w długim terminie niestety przegrywamy zwykle i potrzebna nam jest lepsza strategia do tego, żeby nas coś nie kusiło, bo silna wola to nie jest nasza mocna strona, to nie jest cecha człowieka. Człowiek raczej dąży do tego, żeby być takim wyluzowanym chillem, chociaż jak się spojrzy i obejrzy ten film, to można stwierdzić inaczej. Natomiast raczej jesteśmy tacy, że nie lubimy być cały czas operacyjnie sprawni, nastawieni na 120%, tylko lubimy raczej taki, jak wszystko działa. Tak, dążymy do tego, żeby było bezpiecznie, żeby było wszystko poukładane i żeby wszystko działało. I tak samo tutaj. Jeśli sobie poukładasz tak, że się obstroisz naokoło przekąskami, no to będziesz je jeść. Jeśli znikną one z pola widzenia, no to będziesz jeść ich zdecydowanie mniej. Najlepiej nie mieć przekąsek w domu. Najlepiej, żeby każda przekąska determinowała wyjście do żabki, wyjście gdzieś do sklepu, a wtedy będzie zdecydowanie też łatwiej. No ale to też nie rozwiązuje problemu, ponieważ musisz mieć jedzenie w domu, zawsze musi być wszystko zadbane, odpowiednia dieta, więc tutaj poprzednie punkty myślę, że uzupełnią tę metodę. Także ekspozycja, wywal wszystko z pola widzenia, a będzie Ci łatwiej. No i na sam koniec, zachowanie wszystkich zasad, które powiedziałem w poprzednich filmach, czyli picie wody, sen, stres, relacje, to są rzeczy, które na pewno pozytywnie wpłyną na Twój organizm. Także obejrzyj, zainwestuj swój czas, a na pewno nie tak jak ja inwestowałem w papierosy i alkohol i równie pochyłą swojego organizmu budowałem, tylko oglądając moje filmy, ruch równia pochyła, ale w górę, z przesunięciem takie w górę, będziesz się rozwijać, poprawiać swoje zdrowie, będzie coraz lepiej, więc ta inwestycja czasu jest naprawdę bardzo dobra i ja będę bardzo Ciebie prosił, aby dać łapkę w górę, zaznaczyć subskrypcję i dzwoneczek, aby być na bieżąco i więcej osób, żeby się o tym dowiedziało, o tych filmach, ponieważ kiedy więcej osób się dowie, to łatwiej będzie Ci gadać z innymi ludźmi na tematy zdrowia. A w dzisiejszych czasach, kiedy technologia pnie się do przodu bardzo mocno, a dane statystyczne pokazują, że im bardziej technologia idzie do góry, tym zdrowie społeczeństwa spada i coraz więcej chorób się pojawia, to tym bardziej powinniśmy o tym rozmawiać, mówić z ucha do ucha, a ta subskrypcja, łapka w górę i dzwoneczek właśnie są tym najprostszym sposobem poinformowania innych znajomych, ponieważ algorytmy YouTube'owe tak działają, że wyświetla się to innym osobom. Zostaw dodatkowo komentarz, co sądzisz o tego typu filmach. Ja Ciebie serdecznie pozdrawiam. Zagórski Adam z tej strony się kłania i nara!